powiedzmy, gdzie jedziemy? No na trening rano byłem, wiesz, w urzędzie pozałatwiałem, jak ty smacznie spałaś, wszystkie sprawy takie. I co, trzeba wykorzystać dalszy dzień i jedziemy na ryby po prostu. A dokąd? Czy nie możesz zdradzić? Nie no, wiadomo gdzie, na Zawalną, bo w niedzielę jest ostatnia tura po prostu zawodów. O być albo nie być, nie no. A czemu być albo nie być, co to znaczy być, nie? Że co, na którym miejscu jesteś? No bo ja na początku sezonu założyłem sobie, że w tych zawodach będę minimum 20 w klasyfikacji generalnej. Jestem bardzo blisko celu, moim zdaniem, tam gdzieś właśnie na styku. I dlatego muszę przeprowadzić ze dwa treningi przed tymi zawodami, może mi coś dadzą, może jakoś tam udoskonalę, ulepszę technikę, metodę, jakiś, nie wiem, będę miał pomysł na to wszystko, na to łowienie i w ogóle, bo ta ryba się dziwnie zachowuje na Zawalnej ostatnio, gdzieś jakby, no ciężko ją tak naprawdę namierzyć, na którym metrze stoi. Dużo zer było ostatnio na trzeciej turze i słabo ogólnie, słabo. No dobra, to coś jeszcze, czy później już się... Później. Jest taka jedna sprawa do poruszenia. Chciałbym, żeby się tutaj lokalni wędkarze z Wrocławia, apel do was, żeby na ostatniej turze po prostu, słuchajcie, no poruszyć temat rozmowy przez telefon na zawodach. Poruszyć temat wchodzenia na stanowiska. Poruszyć temat amortyzacji w zestawach, bo to wszystko jest takie patykiem pisane i jeżeli to mają być zawody rangi eliminacji do Mistrzostw Polski, to no słuchajcie, no panowie, to trzeba wreszcie wziąć się za to i ustalić po prostu, bo to nie może być tak. Nie może być tak, że ja ostatnio sobie siedzę na trzeciej turze i trzech kolegów wchodzi sobie na stanowisko i tak. I siedzą i gadają z zawodnikiem obok. Albo telefony wiecznie. Każdy gdzieś tam gada przez telefon, wymiana informacji. To po co to takie coś? To co to za zawody? Możecie na przykład użyć ziemi z kratowiska. Tu akurat na Zawalnej jest bardzo ładna ziemia. Jak macie sklejoną zanętę dość dobrze i nie boicie się, że to wam trochę rozluźni mieszankę i spowoduje, że będzie mocniej pracować. Wiadomo, naleszcza musi być trochę zgaszona. To warto dodać nieco ziemi z kratowiska. Ja ją dodaję dość, no teraz rzadko, ale kiedyś dość często dodawałem, żeby przyciemnić troszeczkę mieszankę. Zobaczcie, jaka jest różnica. To jest mieszanka z gliną, widzisz? A ziemia jest ciemniejsza. No i potem jak się wymiesza i zwłaszcza jak się doda wody, to mieszanka się wyraźnie ściemnia i no jest po prostu mniej podejrzana dla ryb. Bartek, co robisz? Właśnie ustawiam stanowisko na kamieniach, bo chciałbym zobaczyć, czy to stanowisko będzie się dobrze sprawować, jak przyjdzie mi wędkować gdzieś w jakichś trudnych warunkach. I mówię, te przednie nóżki od tego, od podestu, tu dam sobie na kamienie. I czy to się będzie trzymać, czy się nie będzie zaślizgiwać, chcę przeprowadzić też dodatkowo dzisiaj taki test. Zarzuciliśmy, a teraz czekamy. Jak widać, Bartkowi udało się ustawić stanowisko na tych kamieniach. Jak ci się siedzi? Na razie spoko. A co ty masz za jakiś fartuch przy sobie? O, to ci chodzi? No, co to jest? No, to jest taki ręcznik, normalnie do wycierania rąk. Tylko, że on jest tak zrobiony, że można go sobie przepasać, tutaj związać, tak jak jakiś fartuch kuchenny. I wiadomo, no tak, cały czas wszyscy wycierają te spodnie, to można sobie kupić taki ręczniczek, ja akurat mam Sasasa, ale już różnych firm produkują takie ręczniczki i jest wtedy wygoda, no nie trzeba gdzieś sięgać za szmatą gdzieś tego, tylko hop 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 i jedziemy dalej.
Kupiliśmy pinkę ostatnio i znalazł się taki jakiś dziwny niebieski kurcze ropak. Takie niespotykane. Znaczy są jakieś takie czerwone, białe, żółte, nawet różowe, ale niebieskie. A może on zsiniał? Nie wiadomo. Bartek ma branie, ciekawe co to. Pierwsze koty za płoty. Coś, kolejna rybka jest? Jest. Malutka? Okonek. Okonek. Malutki. A rybka? Największy leszczyk jak na razie tego dnia. Odłóż tę wędkę. Odłóż wędkę na podpórki. Ok. Popój żyłkę na kabłągu. I ściągaj sobie teraz rybkę. Gitara. Kurczę mole. Co tym razem? No jakby taki 300 gram. Która to już ryba? Tak? Która to już ryba? Nie wiem, kurde, słabo biorąc, szósta. No, mogę potwierdzić, dzisiaj jakoś tak słabo bierze. I tak delikatnie, że o, wypiął się w ogóle całkiem w podbieraku. Cienko. Bardzo cienko. Teraz zapraszam Was na mały przerywnik. Zobaczcie, jaką pierwszą rybę drapieżną złowiła moja młoda. I całkiem przez przypadek, bo wyszło to tak spontanicznie, że słuchajcie, rzucimy tutaj na żywca. Byłem ciekawy, czy akurat w tym miejscu weźmie ryba na żywca. I się udało. Zresztą, zobaczcie sami. Zawsze jak mi brał na żywca szczupak, to wiesz co robiłem? Paliłem papierosa, a teraz to ja nie wiem co mam robić. Kurczę, złapać, nie? Złapię, na pewno złapię, tylko... Może nie na pewno, ale nie wiem kiedy zacinę, to może tak. Ale wziął wreszcie. To chyba ten sam, tylko tym razem trafił, wiesz co chodzi? No właśnie, bo wcześniej to niby nie trafił, nie? Dobra, jest za trzy. Ile czekamy? Minutę? Ile się papierosa pali? No ty paliłeś papierosy. 3 minuty? Ja tak tylko wtedy go paliłem. Może teraz, może by za bardzo nie zapuścił, nie puścił. Nie, on go teraz połyka. Może ty chcesz zaciąć? Szczupaka nie, bo... jeszcze nie zacinałaś. Jak nie? Szczupaka? Tak mi się wydawało, że tak, nie? Może nie chcesz go złapać, co? Nie, bo jeszcze, jeszcze zerwę. Nie, jakby chcę się... Nie, no szczupak to wiesz, to jak się zepnie, to trzeba mocno pociągnąć. Co? Chcesz? No, mogę spróbować. Tylko musisz tak o, podciągnąć, poczujesz lekki opór i dopiero go zacinasz. No dobra. No. Najpierw poczekaj, ja cię muszę wkadrować. Najpierw podciągnij plecionkę, tak żeby poczuć, że już nie ma luzu. Poczujesz. Dobra, zacinaj. No. Mocniej, młoda. Jest? Mały. Czekaj, daj tu bliżej.
pierwszy szczupak młodej. O, taki. Poczekaj, zrobimy potem zdjęcie. O, taki. Malutki, niewymiarowy. Ale widziało, kurczę. I co? Fajnie? Fajnie, no. Okay. I wypuszczanie. Młodej ciężko, bo ma brzuch już. I poszedł. Pa, pa. Poszedł do domku. Niemierzony, bo około 30 paru. Stanął sobie tutaj, o, popatrzcie. O. Płynie sobie, na spokojnie. Śliczne. Super. Ale fajnie, chyba się przerzucę. Piątka. Rybka jest w łowisku, mniej więcej takie sztuki odławiamy regularnie, więc nie nagrywam, bo bez sensu takie sztuki nagrywać. Nic grubego na razie mi nie weszło. Też nie mam takiej zamąty pod grubą rybę dzisiaj skonstruowanej, raczej pod jakieś takie szybkościowe, sportowe łowienie bardziej. I na razie tak to wygląda. Nabiję koszyk i pokażę Wam technikę rzutu. Ci, którzy nie znają, to poznają. Podczas rzucania na feder ważne jest, żeby potem po zamachnięciu się cofnąć lekko wędkę, żeby zestaw wpadał centralnie w to samo miejsce za każdym razem, ponieważ zestaw klipujemy. Okej, już. Kolejna ryba. Tym razem może coś większego. Nie. Większy, ale okonek. Znowu. Jak na okonia. Myślisz, chyba jest trzeci, czy... Jakoś tak będzie. Ty, no jak na okonia. Ładny. Już taki jest. Nie? No. Fajnie. No, taka sytuacja. Ja mam lecha takiego. O. Takiego, a młoda ma takiego malutkiego. Ale w jednym czasie praktycznie. Takiego. Dublet tak zwany. Zwyczaj jest właśnie, słuchajcie, że jak się człowiek zwija, to nagle mega brania, nie? Teraz właśnie zwinąłem wszystko, nawet podbierak. Patrzę, a tu taki giętarski. Wiecie jak to jest? Ostatnio się zwija wędka, nie? Chyba dzisiaj największy. Kurde, większe dzisiaj nie chciał. To jest jeden z większych, no. Ale będzie pogrom na tych zawodach, coś czuję. No i... Właśnie wracamy z treningu. Co możesz powiedzieć, Bartek, o pierwszym dniu? Nie jestem zadowolony. Dlaczego? Złowiłem gdzieś około 4 kg bardzo drobnej ryby. Słuchajcie, takich leszczy powyżej 30 cm to mieliśmy może z 4 sztuki. Ty jednego gdzieś, nie? Jest może z 3. No nie wygląda to zbyt fajnie, zwłaszcza, że jak łowiłem na cienko, na amortyzator, to w ogóle nie było widać brań, tak naprawdę. Nie wiem, może co piąte branie w ogóle zacinałem, a cztery z tych pięciu to nie było widać tego brania, tylko wyciągały się wyssane robaki, czyś jak czapka, jak parasol. I nie wiem, co tu robić dalej. A jak na sztywno łowiło się, to wszystko fajnie, było widać brania, ale z kolei co trzecie zacięte, no bo spadała ryba. I to wcale daleko nie łowiłem, ani nic, już nie będę tutaj mówił szczegółów i tak dalej, ale też nie super jakoś blisko i nie wiem, znowu założyłem na strzałówkę taką żyłkę pokrytą fluorokarbonem, już nie fluorokarbonową linkę, no i dalej to nie jest to samo, nie wiem, czy nie wrócę całkiem do żyłki. Zobaczymy jutro jeszcze. Nie poddaję się jednym słowem, nie? Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej po prostu.
Także z pozdrowieniami Feder Fanatics, trzymajcie się, only pure fishing. Yo.